Bo jesteśmy już po czasie, jest jeszcze króciutko. Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, w polityce najważniejsza jest wiarygodność. Najważniejsza jest dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Dla państwa najważniejsze jest to, żeby kłamać i manipulować. I dzisiaj te wszystkie krzyki z tej mównicy świetnie o tym świadczyły. Szanowni Państwo, przez 8 lat swoich rządów zrobiliście bardzo niewiele dla polskiej rodziny. Wprowadziliście ten sztandarowy roczny urlop rodzinny w 2015 roku. My żeśmy tą ustawę realizowali. Wprowadziliście dodatkowe świadczenie opiekuńcze w 2015 roku. My żeśmy realizowali ten program. Bo zrobiliście to tylko dlatego, że wiedzieliście, że w programie Prawa i Sprawiedliwości jest silny komponent polityki prorodzinnej. I ten strach przed przegranymi wyborami spowodował to, że podjęliście tę decyzję. Taka jest prawda o waszych rządach. Prawo i Sprawiedliwość przez 6 lat rządów, te wszystkie programy dzisiaj, które podsumowujemy, nie było roku, żebyśmy nie rozwijali różnych form dotarcia tam, gdzie ta pomoc i wsparcie jest potrzebna. I tego nam nie zakrzyczycie i nie odbierzecie. Więc bardzo proszę, żebyście uszanowali nasz wkład w pomoc polskim rodzinom. Jeszcze tylko pytanie, pani minister. W Polskim Ładzie jest szereg dobrych rozwiązań dla rodziny, więc proszę o odpowiedź.